Po raz 31 spotykamy się na Opolskich Dniach Elektryki. Jest to wydarzenie, które łączy wspólnie studentów, pracodawców, nauczycieli akademickich, uczniów szkół średnich, nauczycieli, z czego bardzo się cieszymy, bo jest to okazja do takiego wspólnego spotkania się, porozmawiania w tym gronie na tematy okołoelektryczne, no i przede wszystkim zaprezentowania też ciekawych tematów, bo są ciekawe wykłady. Uczniowie ze szkół będą mogli poznać ofertę naszego wydziału, która jest bardzo bogata, która jest zmodernizowana, nowoczesna, która zawiera ofertę przedmiotów stricte połączonych z przemysłem i stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie tak naprawdę rynku naszego tutaj opolskiego i takiego, można powiedzieć, międzynarodowego. Są realizowane po to, żeby tu mogły się zetknąć z sobą takie środowiska jak uczniowie ostatnich klas szkół średnich, studenci, pracownicy uczelni, inżynierowie z przemysłu, no i jakieś inne osoby, które by były tym zainteresowane. Staraliśmy się, żeby program był troszeczkę szerszy, żeby oprócz klasycznej elektrotechniki obejmował zagadnienia z automatyki i robotyki. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa, szczególnie, że pozwala na przykład szkołom średnim poznać naszą uczelnię, poznać naszych profesorów, a także zapoznać się przede wszystkim z nami. Ja dzisiaj reprezentuję koło naukowe Eledyn, które zajmuje się elektrotechniką, także mam nadzieję, że poznam kilku fajnych młodych ludzi, którzy dołączą do nas już w przyszłym roku i będą członkami naszego koła. To jest ważne spotkanie środowiska, to jest ważne spotkanie także z perspektywy możliwości pokazania tym młodym ludziom, którzy zdobywają wiedzę na Politechnice Opolskiej, że jest taka bardzo sensowna metoda zaplanowania swojej kariery. Można pójść drogą naukową i tą Politechnika Opolska oferuje w szerokim zakresie, ten wydział już bez wątpienia, ale jest również wybór takiej drogi zawodowej związanej z przemysłem i oczywiście nasza obecność w tym kontekście jest czymś oczywistym, czymś niezbędnym. My zawsze na tych spotkaniach Dni Elektryki tutaj zawsze powtarzamy, że elektroenergetyka i energetyka to jest taka dziedzina, która każdego roku przynosi coś nowego. Tak, i ona się bardzo mocno rozwija i tutaj bez wątpienia środowisko naukowe i uczelniane widzi to, co się dzieje wokół rozwoju elektroenergetyki i my podpowiadamy, z jakimi tematami chcemy się rozwijać, jakie nowe technologie chcielibyśmy zobaczyć, ale też mówimy o wielu problemach, które nam towarzyszą i chcemy mieć to wsparcie uczelni, środowisk naukowych i faktycznie tak jest.